dzisiaj trochę inny odcinek, mianowicie muszę wykonać kolejny challenge, którego zostałem nominowany przez Urbex moją pasją i Ready for Urbex. Mianowicie mam wykonać 21 pompek i 13 przysiadów. Rzecz jest szerokiej wagi, bo chodzi o życie Marcina z Urbex Utracone Miejsca. W porze człowiek nagrywa urbexy. No i trzeba mu pomóc. A Urbex moją pasją wymyśliła ten challenge. Chodzi o to, że ten cały rak czy wrzut co ma Marcin na brzuszu, ma taką wielkość, że 13 cm i 21 długości. Chyba, no nie wiem, w każdym razie chodzi o wielkość tego raka czy coś takiego. Więc teraz wykonam te pompki i przysiady na tą rzecz. Także widzimy się po przerwie. Ja w ogóle jestem w okolicy, gdzie jest restauracja olimpijska, tylko niestety jest za ciemno już, bo się spóźniłem z nagrywaniem. Ale jest bardziej creepy, jest bardziej klimatycznie. Także zaraz przystępuję do ćwiczeń. Widzimy się po przerwie. A więc widzimy się już po przerwie, po wykonaniu zadania. A więc jeśli byście mogli, to wpłacajcie tam pieniądze. Link będzie pod filmem. Bo każda pomoc się naprawdę liczy. Chodzi o życie ludzkie. Więc wiadomo, to nie są żarty. Rak to, wiecie, jest trudny przeciwnik. I walka z nim jest naprawdę, no, ciężka, no. Więc nie będziemy tutaj zapeszać też, aby się wszystko udało, żeby znowu Marcin mógł nagrywać fajne filmy, bo naprawdę dobry człowiek jest. Także wiecie, co macie robić. No i w ogóle to jest odcinek z okazji 400 subów, także dziękuję też bardzo, że doceniacie moją pracę, że tyle osób już to ogląda, śledzi mój kanał. Wielkie dzięki. No i widzimy się już w kolejnych odcinkach, w kolejnych filmach. Aha, bo bym zapomniał jeszcze o nominacji. No to będę nominował następujące kanały: Pepol Urbex, Szwendacz, Urbex Urbexik, Urbex Misiek, Bakus Urbex, Urbexomania, Urbex Passion, Project Urbex. Dam jeszcze opis, jeżeli coś źle przeczytałem, to po prostu będzie w filmie. Napisy będą na dole. Któryś kanał źle wyczytałem. Także widzimy się w kolejnym odcinkach. Cześć. Przekazuję tutaj Bartkowi tą kamerę. Dobra, wchodzimy teraz na komin. O, dobrze. Dobra, Bartek właśnie będzie tam chodzić moją kamerką i nagrywa górę. Będzie operatorem. Jak widać, mamy piękny widok na starą masarnię, na suwnicę. To dosyć wysoko jest, jak widzimy. Piękny zachód słońca. Ogólnie komin ma, tak moim zdaniem, jakieś 15-20 metrów. O, tam widać kombajn, widok na miasto. To trochę
dyszę, bo jestem zmęczony na te wejście, bo dosyć wysoko to jest. Jak widać, tu jest jakaś fabryka elementów metalowych, cały czas aktywna. No jak mówię, tam jest cały czas masarnia, suwnice tutaj widzimy. Tam piękny zachód słońca, wiem, że się powtarzam. W sumie też pozdrawiam Marcina, dla którego robię aktualnie też challenge, który jest chory, jest naszym kolegą, więc urbex moją pasją, urbex z Warszawa, co jest na dole, pozdrawiamy go i żeby chłopak jak najszybciej się wyleczył. Jak widzicie, mamy zarąbisty widok, przepraszam za przekleństwo. Tam widzimy rafinerię naftową, paliwową Orlen. No już, już. Tam widać piękny zachód słońca. Tu mamy komin. Ja już powoli schodzę. Tam mamy Dawida, jak widać. Tam jest urbex z Warszawa. Zostawcie dla nas suby i schodzimy z komina. Powoli. Trzeba uważać, bo to wiadomo, urbex nie jest bezpiecznym hobby. Przepraszam, że się tak zacinam, ale też muszę się skupić na schodzeniu po kominie, żeby krzywda się nie stała. Trochę trzeba przerwy zrobić, bo ręce bolą. Jesteśmy już w połowie komina, jak widać. Trzeba powolutku, bezpiecznie schodzić.